Dzień dobry, witajcie serdecznie. Jest to Tavern Manager Simulator. Jest to symulator prowadzenia tawerny w świecie fantasy, w świecie, moi drodzy, takiego średniowiecznego tutaj miasta. Dodatkowo zaznaczam, że dzisiaj będą brać udział tutaj widzowie jako uczestnicy, jako NPC. W skrócie, słuchajcie, mam tawernę, którą ulepszam, przychodzą różni goście na piwko, na jakieś jadło, na jakąś ciepłą strawę. Ja tym wszystkim zarządzam, ja to wszystko gotuję. Chociaż nie do końca, mam też małych pomocników. I teraz tak, widzowie podczas transmisji teraz na Twitchu, kiedy to nagrywam, wpisują odpowiednią komendę na czacie i wtedy będą jako przyszli klienci, więc będziecie mogli zobaczyć też tutaj ich nazwy nad głowami, oni też mogą czasami pisać. I teraz jak działa rozgrywka? Ja wam tutaj szybciutko wytłumaczę, żebyście zobaczyli, może wam się spodoba gierka. Oczywiście można grać nie będąc streamerem i wtedy też normalnie fajnie się bawicie. Przede wszystkim mamy tutaj miejsce, gdzie przyjmujemy tych klientów. Tutaj mamy miejsce, gdzie zarządzamy wszystkim. Oczywiście naszą tawernę możemy sobie ulepszać. Mamy levele tych tawern różnego rodzaju. Jak widzicie, miejscówki, jak magazyn, jak grill, to wszystko można ulepszyć. I oczywiście musimy prowadzić tutaj dostawy, zasoby. Mięso nam jest potrzebne, potrzebujemy jakieś warzywa do zrobienia zupy, kiełbasy, piwko i magiczny pył. Po co jest magiczny pył? A mianowicie po to, aby tutaj takie wróżki, które latają, możemy im rozkazać, żeby jedna na przykład była pomywaczką, druga kelnerką, trzecia kucharką. Dajemy im tutaj odpowiednio jeszcze taką nagrodę i one wtedy pracują. Dobra, przejdźmy od razu do roboty, bo musimy zobaczyć, co jeszcze musimy przygotować przed otwarciem naszej tawerny. Wodę musimy nazbierać, zbierzemy wodę. Woda jest potrzebna do kilku rzeczy. Przede wszystkim do tego, aby była tutaj w zlewie oraz do gotowania jest woda potrzebna, ale na razie nie potrzebujemy tutaj wlewać. I teraz tak, tutaj gotujemy sobie mięsko i już mamy przygotowane, bo zaraz otwieramy. Tutaj mamy zupkę, mamy 8 zupy i tutaj możemy piwka lać. Piwka lejemy w taki sposób, że trzymamy przycisk i odpowiednim miejscu puszczamy. Jak będziemy w tym zielonym obszarze puszczać, to mamy perfekt. To jest najlepsze rozdanko piwka. I wtedy dzięki temu to piwko jest takie błyszczące i ludzie są bardziej zadowoleni. Tutaj zupę też już mamy. I tu mamy kibelek. Kibelek też musimy co jakiś czas przeczyścić. Trochę jak taka, moi drodzy, Sławojka ze Shreka. Ale wszystko jest czyste. Dobra, otwieramy, bo jest 9 rano. Później szybko, moi drodzy, się już to wszystko ten... Dobra, moja karczma nazywa się Podmuchomorem, ale my możemy sobie też tą karczmę sobie dostosować. Jeżeli wam się nie podoba, możecie sobie zmienić albo wygląd, albo logo, albo nawet nazwę. To wszystko można tutaj pozmienić. Dobra, ja otwieram. Okej, i teraz klienci będą już wchodzić. Zapraszamy, zapraszamy. A, kiełbaski jeszcze mamy. Zapomniałem. Tutaj mamy jeszcze kiełbaski. Świeże. Dobra, idą pierwsi klienci, moi drodzy. Idą pierwsi klienci. Kto to jest? Widzowie. Marski, Morfigo, Adaśko. Dobra, zobaczymy. Dzień dobry, witam serdecznie. Proszę zająć stolik. Zobaczymy, co oni tutaj złożą zamówienie. Idą tam kolejni. Oho, idą, idą. Zobaczcie, że te postacie wyglądają bardzo podobno, bardzo podobnie jak z World of Warcraft, nie? Bo ja bym powiedział, że wręcz bardzo, bardzo podobnie. Dwa piwka i kiełbaska. Dobrze. Dwa piwka i kiełbaska już się robi. Bierzemy, moi drodzy, na tackę. Dwa piwka, kiełbaska. O, nawet za dużo o jedną, ale to możemy ją oddać. I proszę bardzo, smacznego. Co oni piszą? Uszanowanko, panie karczmarzu. Lej te kole. Tu nie ma coli. Tu nie ma Coca-Coli, gościu. Dobra, i oni spożywają. Teraz to działa na tej zasadzie, że ten timer się tutaj, moi drodzy, zapętli. Oni wtedy zapłacą, zostawią. Będzie po nich trzeba posprzątać ten stolik, pozmywać naczynia, żeby przyszli następni. Idą, moi drodzy, kolejni widzowie. Dobra, okej, idą do karczmy. Kogo my tu mamy? A, i teraz tak, to jest bardzo ważne. Ta karczma, jak zaczynałem, to ona była bardzo malutka i tu były dwa stoliki tylko. Co my tutaj mamy? Co? Piwko i mięsko. Już się robi. Piwko i mięsko, piwko i mięsko. Piwko. Ty, a patrzcie, ja mam... Ona obsługuje. Babeczka obsługuje. Okej. Czyli tutaj jest wróżka, która obsługuje. Dobra, ale ja wolę samemu to zrobić. Posprzątajmy. Masy fili. Okej. Świetnie zrobione. Dobra. A i tutaj w ogóle jakie są ceny?
Piwko dycha, kiełbasa dycha, zupa 20, mięso 20. No, ceny, moi drodzy, eleganckie. Jakie zamówienie? Wszystkie, dwa mięsa, zupa. Czekajcie, bo to trzeba do zlewu oddać. Dwa mięsa. O, czekaj, bo wróżka już poleciała obsługiwać. Dwa mięsa, piwo, kiełbasa. Pokażcie. I zupka jedna. Już dajemy zupkę. Dawaj, dawaj. Dobra, smacznego. Kto tutaj siedzi? Patro, Hagnar, ołowiany, okej. A ci poszli do widzenia, do widzenia. Dobra, posprzątane. Uuu, tutaj nasyfili. Tu nasyfili trzeba, słuchajcie, te ślady. Ktoś prosto z jakiejś gnojowicy wyszedł. Piwo! Halo, Marcin? Już się robi, już się robi. A, piwko już podane. A ta pracownica moja, zdrówko. Marcin wznosi zdrówko. Mięsko! Dobrze, dobrze. Damy jej jedno. Upieczone takie, well done. Smacznego. A, dobra, nalejemy trochę piwek już od razu. Hopla. Drugie. Będziemy musieli też co chwilę składać zamówienia. Bo oczywiście zacznie nam brakować zarówno piwa, kiełbasy, jak i... Uj, tutaj jest źle polane piwko. I to źle polane piwko ma takim... Nosi się coś takiego jakby... Taka zielona woń? Coś takiego złego? Dobra. Mięsko. Dobra. Już idę. Stolik, który jest tutaj, to jest stolik, gdzie można odkładać jedzenie. Ono się nie psuje. Ono się nie psuje. Proszę bardzo. Mięsko. O, dziękuję bardzo. A, ja mam dwie tacki już teraz. Ja na dwie ręce. A, tutaj twardy zawodnik przyszedł. Dam jej słabe piwo. Bo Marcin będzie pił. Niektórzy, moi drodzy, tutaj klienci, wpadają w taki ciąg alkoholowy, że tak powiem. Oni wtedy nie piją jednego piwka, tylko dwa, trzy, cztery, pięć. No i różnie się to kończy później. Dobra, weźmy. Obsłużmy ich. Oj, przyszła stara babeczka jakaś. Pokażcie, zagadamy z nią. Masz dla mnie monetę, kochany? Weź trochę monet. Nie, wynoś się stąd. Dobra, damy jej. Będzie zadowolona przynajmniej. O, dobra. Dawaj to. Już kolejne piwo? Masz piwo kolejne, nie wytrzymam z tobą. Dobra, co tam się dzieje? Piwo i mięso. Dobra, piwo i mięso. Oczywiście to zmywanie naczyń też byśmy musieli robić samemu, ale mamy już pomocników. Proszę bardzo. Czekaj, co tam się stało? W kibelku ktoś był? A, okej. Dobra, tutaj spożywają sobie. Co? Jeszcze? No powiedz, że będziesz dalej pił. No Marcin, coś ty narobił! Cię wyrzucę zaraz. Jest tu miotła? Jak cię mam? Czym cię mam wygonić? Patelnią. Dawaj, czwórka. Wypad! Na żigą. Kto tu na żigą? O. Ty, patrz, co tu się stało. Co tu się dzieje? Co to za świnie tu przyszły? Tu śmierdziuch przyszedł jakiś. Oni śmierdzą. Ty. Co oni chcą? Piwo i trzy mięsa. Nie no, ale dobra. Pekunian non olet, moi drodzy. Damy. Uuu, nie mamy mięska. Albo? Tutaj. Dobra, masz. Proszę bardzo. Posprzątajmy to. Bierzemy. Lecimy dalej. Proszę bardzo. Oho. Komu co tam? Kiełbaski, zupki? Proszę bardzo. Mięsko cztery razy i kiełbacha. Uuu. Tutaj mięsko musimy narobić. Słuchajcie, mięska tu trzeba narobić. Oj, ogień, to ja wam pokażę jeszcze, jak tu trzeba rozpalać. Bo właśnie, tutaj trzeba narąbać drewna. To nie jest takie hop-siup. Bom. Właśnie. Teraz trzeba wziąć drewno. Drewno wrzucamy tutaj. A następnie... mamy jedno na pięć. To trzeba narobić.
Co ty gadasz? Brak zasobów. Oj, to trzeba nakupić. Dobra. Ty, co oni tutaj? Nowy poziom karczmy mam. Ale syfu tu zostawili, ty! Ale syfu fest! Ty, co tu się stało? Ej, ale to przyszło normalnie... Woda to tutaj się pojawiła. Nie potrafili się zachować. Nanieśli jakichś starych rzeczy, jakichś śmieci. Dobra, mięso musimy. Kiełbasa i dwa piwa. Aha, nie ma wody? No to pięknie. Jadymy. Do zmywania. Ale na szczęście już wieczór. To zaraz będzie spokój. Piwo. I dwie kiełbasy. Proszę bardzo. Wszystkiego dobrego, smacznego. Jeszcze piwko jedno. Już niesę. Dobra, a tam jednego mięska nie ma. Dobra, dostawa, dostawa, dostawa. Szybko, 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 dostawa. Zasoby. Do tego, moi drodzy, mięso. 15 mięsa. Trochę kiełbasy, trochę piwa. Trochę tego. Trochę tego. Dobra, zamawiaj, szybko. Zobaczycie, jak wygląda dostawa. Lej te piwo. Lej, zaraz, zaraz, spokojnie. Zaraz będziemy lać. Przepraszam bardzo. Przepraszam bardzo. Mięsa nie ma, trzy piwa mogę nalać. Dobra, trzy piwa mogę nalać. Denerwują się widzowie. Szybciutko, szybciutko. Oho! Dobra, mam piwka. Smacznego! Tutaj sprzątanko. Oho. Dobra, dostawa, dostawa, dostawa się pojawiła. Kto tam jest? Popcorn, moi drodzy, się smaży chyba, wiecie? Dobra, mięsko, szybko, szybko. Oho, teraz zobaczcie, jaka tu jest mechanika. Normalnie zaawansowana. Jak w Cooking Simulatorze. Dawaj. Hopsa. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Ale fajne mięsko, co? Dobra. Teraz trzeba rozbić. Okej. Wkładamy. Z jednej strony. Hopla. Z drugiej. Hopla. Dobra. Mam mięsko. Idzie mięso. Idzie mięso. Idzie mięso. Smacznego. Smacznego. Mięso przyszło. Co tutaj? Zupka? Już zupkę daję. Pyszna zupka, jarzynowa. Tak, tak, o, dostali już. Okej, dobra. Posprzątajmy ten syf. Słuchajcie, już 20 jest. Trzeba posprzątać, trzeba już za chwileczkę zamknąć tą karczmę. Starczy tego dnia. Ile można? Zrobimy jeszcze mięska. To mięsko? A można zrobić więcej? Potrzebujesz czystych naczyń. A ona zmywa? Aha. No dobra, 5 czystych potrzebujemy. Weźmiemy? Pozmywajmy stół. Dobra, jak tam klienci, moi drodzy? Zobaczymy, czy oni między sobą tutaj rozmawiają, co? Zaraz zobaczymy, czy im się podoba tutaj w mojej karczmie. O, ktoś mieszek zostawił, pieniądze. Dobra, co tam słychać? Co? Piwko i kiełbaskę, tak? Okej, okay, coś sobie jeszcze życzycie? Piwko i kiełbaskę. Co oni tam gadają?
piwko i kiełbaskę. Dobra, dobra, dobra. Masz tego. Jak smakuje? Możecie coś powiedzieć, drodzy państwo? Jak piwko? Jak kiełbaska? Chyba są niemowami. Pyszne pento. O, Kornik powiedział, że pyszne pento. Wspaniale. A tutaj DSXSD? Smakuje piwko dobre? O, a co tutaj jeszcze? Zamknięci w sobotę, co ty mówisz? Nie, nie, otwarci, mięsko i kiełbaska. Już, 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 mięsko i kiełbaska. Wchodzi, wchodzi. Kiełbaska. O, i mięsko, już, proszę. Ty, patrz, poszli sobie. Super, ale dostałem recenzję. Bardzo bym prosił, żebyście w księgach miastowych wystawili mi tam odpowiednią ilość gwiazdek, co? No, będę wdzięczny. Jest zostawienie opinii u możnowładcy. Dobra, ja tutaj zamykam. Teraz zamykamy i obsługujemy tych, którzy zostali jeszcze do końca. I przygotowujemy naszą karczmę na następny dzień. To zaraz zobaczycie zresztą, jak to się robi. O, ho, ho. Ale ktoś poszedł tutaj. No nieźle. Ale tam poszło. Trzeba to zamieszać jak w bigosie. Dobra, kibel, moi drodzy, zostawiony, okej. Brudny stół. Dobra, i teraz sprzątamy, tak? Czyli zostawiamy te rzeczy. Zostawiamy i teraz patrzcie. Musimy, moi drodzy, zrobić tak. Możemy ulepszyć do 7 poziomu za 1000. Ale przede wszystkim trzeba zasoby zwiększyć. Czyli tak, brakuje nam na pewno mięska. Na pewno bym jeszcze piwka kupił. I tego kupujemy. Przekąski, składniki, poprawa. Czy ja chcę coś poprawić? Magazyn czy chcę poprawić? Za 100 mogę. Czy grill chcę poprawić? Poprawimy grill, będzie więcej naczyń. Patrzcie, ulepszyło się od razu. Oho. I dzięki temu jeszcze możemy zobaczyć. Momencik. Poprawa, poprawa, reputacja. Czy jeszcze coś ze wcześniejszych chcę kupić? Nie, już wszystko mam z tych najnowszych. Czyli tutaj 1000 teraz zbieramy. Dobrze, meble. Można kupić meble. Można, a właśnie, nie mogę kupić teraz, bo trzeba odebrać zamówienie. O, proszę bardzo. I teraz przede wszystkim tym pomocnikom trzeba dać tutaj nakarmić ich. Dobra. I co jest najważniejsze? Trzeba, słuchajcie, przygotować jedzenie. Bierzemy te zupy, wykładamy tutaj. I teraz już wam pokażę, jak się gotuje zupę. Bierzemy sobie, nawalimy drewna troszkę. Przygotujemy już na jutro, bo dobra zupa musi być dużo wcześniej przygotowana. Tak jest. Mhm. Dobra, bierzemy drewno. Uwaga. Siup. Teraz wodę potrzebujemy. Szybciutko. Proszę bardzo. Myk teraz bierzemy, nadmuchamy, nawrzucamy, elegancko siup. I teraz tak, pomidorek, marcheweczka, czosnek, jakaś tam kapusta. Zrobimy z tego jarzynówkę. I teraz to jest ciekawa mechanika, że muszę mieszać i zobaczcie, na dole jest timer, a u góry to jest taki wielokolorowy, słuchajcie, wskaźnik, którym, o którego zależy, w którą stronę ja mieszam, to on idzie w lewo czy w prawo, a ja muszę w czasie, gdy ten timer dojdzie, być na zielonym. Wtedy będzie perfekcyjna zupa. O, właśnie. Wtedy zupa będzie perfekt. Udało się. I teraz mamy już zupkę zrobioną. Mięska mamy narobione dużo. Mamy mięska narobionego. Tutaj mamy przygotowane. Wody brakuje. Wody brakuje. Oj, wody brakuje. Bierzemy do gotowania. I knajpa wyczyszczona. Idziemy spać. I zrobimy sobie jeszcze jedną dniówkę.
Jeszcze jedną dniówkę, jeszcze raz zaprosimy tutaj widzów. I pokażę wam, jak to wygląda już, jak jest wszystko przygotowane. I ja otwieram od samego poranka karczmę. Proszę bardzo. Zapraszam. Mógłbym nawet dostawić tutaj, jeszcze wam pokażę, jakie rzeczy są do kupienia. Bo można kupić więcej mebli, a jak odblokuję oczywiście wyższy poziom, to więcej mebli. I jeszcze są dekoracje. Jeżeli bym chciał, to mogę sobie kupić coś, co właśnie tutaj spowoduje, że w środku w tej karczmie będzie troszeczkę przytulniej. Będą jakieś świeczniki, to też by było dobre. To też bym wziął taki jeden, takie coś. Może taką lampkę. Może takie tarcze, nie? Za 200. Kwiaty? Można po kwiatku jakimś wziąć, jakąś taką tarczę. Może jakąś podkowę, dwie podkowy, jakiś wieszak. A nie mogę już, dobra, 280, dobra, kupujemy. Dobra, pierwsi klienci. Idą? Idą. Ekipa pięcioosobowa chyba. Uwaga. O, witam, Dancel, Nemil, Kraken, Evil, Adaśko. O, idą. Dwie baby, trzech chłopów. Idą się posilić pewnie, co? Potem cały dzień pracy będzie. Okej, znowu chlanie. Jakie chlanie? Ja przyjmę zamówienie. Proszę powiedzieć, co dla was? Piwo, zupa, trzy kiełbasy. Dobra. Zupka. Piwa nie polałem. Uuu, to szybko, lejemy piwo. Ja mam wróżkę, która obsługuje, ale ona bardzo słabo obsługuje. Ona pojedynczo obsługuje tylko i wyłącznie. Widzicie? Wróżka lata i zanosi te rzeczy. Zobaczcie zresztą, jak wygląda ta mechanika. Leci. Znaczy wróżka, no to jest taka... O, jeszcze trzy kiełbaski. Nie no, trzy kiełbasy to ja już zaniosę. Dawaj, trzy kiełbasy, niesę. Smacznego. Aleście nabrudzili tutaj z rana już. Dobra, zobaczmy, co tutaj przywieźli. Okej, dekoracje. I teraz tak, dekoracje. To mogę gdzieś tu postawić pewnie. Złe miejsce. No, zaraz to damy gdzieś. Skręć w lewo. O, coś takiego damy, nie? Na ścianę. O, taka tarcza. Proszę. Tarcza. Tutaj druga. Pięknie. Przedmioty. Świecznik. Mogę dać. Tu kwiatek. Aleście nawalili. Nie, no to tutaj kwiatek gdzieś dam. Oho. Dobra, one sprzątają. Dwa mięska, już daję. Już idę po dwa mięska. Lecę. Co tam? Bąkol, mięcho. Już. Proszę bardzo. Mięcho. Świetnie. Posprzątajmy trochę ten syf, ale tutaj normalnie jak tak jeść, to jak świnia. To chyba z gęby musiało im wylatywać. No, w naszej karczmie coraz bardziej przytulnie się robi. Jakieś tutaj takie... elementy dekoracyjne mogę postawić. O, na przykład tu gdzieś. Oho! No dobra, coś takiego. Tu jakiś kwiatek. A, może niekoniecznie. Może tu gdzieś ten kwiatek damy. Może jakieś drzewko takie niby bonsai. To może tutaj damy na środek. O, dobra. Ta lampka się przewraca, to musimy ją dać w innym miejscu. Tutaj gdzieś ją damy. Niech będzie taka romantyczna. Mięsko. Już dajemy. Proszę się nie denerwować. Co tam? Dwa piwka? Już. Już polane, świeże, zimniutkie z piwniczki. Proszę bardzo. Okej.
Idą kolejni. Dzień dobry, witam, witam, proszę panie. Witam, witam, dobrze. Idą kolejni, ależ dzisiaj wieje, co? Dobra. Co słychać? Co dajemy? Zupa oraz nasza kiełbasa swojska. No to proszę bardzo. Zupka i kiełbasa, proszę. Elegancko. Smacznego. Kiełbasa. Czterech idzie. Muszę już przygotować piwka trochę więcej. Musimy polewać. Opla. Dobra, zupa jest przygotowana. Zupa jest, mięska są. Dobra, co tam? Dzień dobry. Piwo, kiełba i zupa. Piwo tu i kiełba. A ile? Jedna? Dwa razy piwo. Dobra, już idę. Dzień dobry, witam serdecznie. Proszę bardzo, smacznego życzę. O, przyszła kobita. Ale ona bez nazwy. Bez nazwy. To jest jakaś bezimienna. Dobra, proszę, piwko. Samotna kobita w barze pije piwko. Podejrzana sprawa. Dobra. O, idą kolejni. Idą kolejni. A jak tam w kibelku, bo boję się, że... nie poszło tam. Nie poszło zbyt grubo. A? Okej. Czyli 1000 musimy zebrać. Jak będzie 1000, to będzie... Jeszcze kolejne piwko? Smacznego. Dobra, o, a tutaj by trzeba posprzątać trochę, co? Drodzy państwo. Dobra, czy ktoś w końcu przyjdzie i normalnie zamówi po prostu 5 piw? Dawaj. Smacznego. Co my tam mamy? Piwo i 3 zupy. Dobrze. Już zupkę biorę. I piwko. Piwko to trzeba polać, kolego. Ja nie mogę tutaj cen niestety dostosowywać. Nie mogę zwiększać tych cen. Piwko już daję. A tutaj już mnie uprzedziła kelnerka. Tutaj kolejne piwko znowu. Ty, ale ty zaraz chyba... Koleżanko! No, ja już widzę po tobie, że jest chyba coś nie tak. Coś jest... Coś jest... Coś jest chyba nie tak. To jest co? Co się dzieje? Co tam się dzieje? Tu piwko i zupa? Dobra. Dajemy zupekę. Ty, co się stało? Wyżygoła, wyżygoła wszystko, uciekaj mi. Co to ma być? No. Ja tu muszę zawalać stacami. O, wody brakuje. Proszę bardzo. Kręć, kręć. Kręć tym. Dawaj. Siup. Dobra. Weźmiemy to wszystko. Co tutaj? Piwko, zupa, kiełbasa. Dobrze, dobrze. Tylko chwila. Bo przyszli tutaj, moi drodzy, z gnojem na nogach, prosto z pola. Ja nie wiem, gdzie oni pracują. Aha! Tam znowu ktoś walczy. A, proszę się nie stresować. Będzie okej. Dobra, co my tam dajemy? Zupa, mięso. Dobra, to dawać zupy. Zupa i mięso.
Komu? Proszę bardzo, komu tutaj? Dobra, kiełbaska i piwko. Piwka musimy nalać, oj, piwka może dziś braknąć. Może zabraknąć towaru całkowicie. Będziemy chrzcić je, będziemy wodą normalnie rozcieńczać. Ostatnie piwko. Dawaj piwko. Kiełbasy. Proszę, dla was, proszę. Zupka, proszę. Komu jeszcze? Mięsko jeszcze, o, proszę. Idę. Proszę. To odstawiamy. I sprzątamy teraz. Ten syf, co tutaj zostawili, tak? Tutaj też. Oho. Bo im się już nie podoba powoli w lokalu. Dobra. Bierzcie to. Hopla. Robi się już późno. O, napiwek mi ktoś zostawił i to dosyć sporo. Dziękuję serdecznie. Dobrze. O! Miła pani, dokąd pani idzie? Halo? Przecież kobiety... No nie, kobiety tego nie robią! No chyba sobie żartujecie! Zakaz! Nie wchodzisz? Aha, zablokowane, widzisz? Ty poszła za kibel srać, bo zająłem jej! Ty, normalnie tak o! Nie no. Świetna gra. Dobra. Tak. Co chcecie? Piwko, kiełbasy, dwa mięsa. Dobra. Kiełbasa. Proszę. Jeszcze jedną kiełbaskę. Proszę bardzo, kiełbaska. Chodzi. Jak ta lala. A tutaj co? Piwko, zupka? Dobrze. Piwko też wjedzie. Dobra. I tutaj, moi drodzy, zamykamy tą knajpę, bo my już piwa nie mamy na dzisiaj. Ja już zamykam. Nie ma tak. Oho. Jeszcze ostatni chcieli przyjść, ale już niestety nie damy radę. I co ten Madex tam narobił? Nie no. Kiblu chyba nie narobił, co? Jak tam, drodzy, co? Dobrze się podoba biesiadnikom? Wszystko dobre? Jak recenzja? Ktoś coś powie? Czy po prostu wyjdziecie bez gadania? Nikt nic nie powiedział. Ale super! Mucha w piwku? To same zalety! Dobra. I ostatni jeszcze, Pawlox i Kuzurino. Jak tam oceniają państwo? Oj, jeden drugiego jak wypycha. Te piwo chyba źle zadziałało, co? Smaczne czy niesmaczne? Mocne 2 na 10. Aha, a ty? Co uważasz? Ale się nawdupiałem. Jak widzicie, zdania są podzielone. Gdyby to było, moi drodzy, recenzja od 1 do 100%, to dostałbym 50 na 50. Słuchajcie, i tak wygląda ta giereczka. Tutaj tak naprawdę zakończymy sobie ten odcinek. Co robi się dalej w tej grze? Rozwija karczmę, kupuje nowe części, nowe meble, później nowe stanowiska się pojawią. Zresztą sami możecie zobaczyć, jak to wygląda. Tutaj, moi drodzy, możecie sobie ulepszać i zobaczcie. Możecie później beczki na wino, czyli wino oprócz piwa jeszcze będzie. Sery,
lada moment będę mógł odblokować półkę na sery, więc będzie kolejna piękna przekąska do zamawiania. Będzie ulepszany zmywak, półka na sery ulepszone, pomocnicy, potem tawerna 11, rozbudowa tawerny i już jest taka ogromna i ogromna i ogromna. Więc można w tą grę troszeczkę pograć i myślę, że ona wciąga. Jest dosyć taka intuicyjna i też bardzo przyjemna, myślę, może nawet do oglądania. Właśnie, a jeżeli chcecie oglądać więcej odcinków z tej tawerny, to nie będę nagrywał na główny kanał Bonkol, tylko na Bonkol Live, bo robimy to na transmisjach i tak jak widzicie w połączeniu z Twitchem, integracją z czatem, z widzami. Jest śmiesznie, jest spoko, są pogaduchy, więc zapraszam, wejdźcie w opis do Bonkol Live, zasubskrybujcie, dodajcie tą playlistę, konkretną playlistę, jeżeli chcecie śledzić, bo też stworzyłem pod każdą giereczkę na Bonkol Live osobną playlistę. Dostaniecie powiadomienie, kiedy wyjdzie nowy odcinek. A tyle w tym temacie. Do zobaczenia, trzymajcie się, w opisie jeszcze link do sponsora G2A.com. Kupujcie giereczki, przede wszystkim jak chcecie zaoszczędzić, to zanim kupicie u źródła, na przykład na Steamie, zobaczcie, czy czasem ktoś nie wrzucił taniej na G2A.com klucza i wtedy można zaoszczędzić. Trzymajcie się, pa pa.